No hej, witam was w czwartym odcinku z serii Gramy przy piwku Pokémon Crystal. Tak jak mówiłem w odcinku poprzednim, dzisiaj może troszeczkę pozwiedzamy tu miasto i udamy się do gymu, by zdobyć odznakę. O, tutaj kolega mówi, że odda nam Onixa za Bellsprouta. Jest to ciekawa propozycja, ale Bellsprouta nie mam, więc zrezygnuję. Onix byłby całkiem fajnym przedstawicielem Pokemona kamiennego. Prawdopodobnie będę i tak musiał go prędzej czy później złapać, bo tak jak mówiłem, chcę złapać wszystkie Pokemony. Jeżeli da radę, ale to może później. Tu mamy Earl, jakiś Pokemon Akademii. Patrzmy, co tu ciekawego. To jest, widzę, szkoła, w której zasadniczo nic ciekawego nie ma. To możemy się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Ale mniejsza z tym. W Sprout Tower już byliśmy. Tu jest Jim. Tu jest Mart. Może przejdźmy się do Marta i kupmy co nieco. Na pewno parę pokeboli. Myślę, że 10. Tak. Oprócz tego myślę, że z 5 potek się przyda. I przejdziemy się, bo Wade dzwonił w poprzednim odcinku, mówiąc, że ma dla nas jakieś jagódki. Zawsze się mogą przydać, nie należy jakoś gardzić tym, co nam obcy ludzie chcą dać, zwłaszcza jeżeli dają za darmo i nie jest to wpierdol. Dlatego też bardzo chętnie się udam po te jagódki. Wade, zdaje się, był tu. Czy tu mogę coś... Aha, nic nie ma. Na drzewach odnawiają się codziennie. No w moim No co znalazłeś? Bitterberry, okej. Okay. No w moim przypadku będzie to praktycznie co tydzień. Bo tak jak mówiłem, ja mam takie poniedziałki do nagrywania. Gdy moja dziewczyna wyjeżdża do Lublina na studia, ma zajęcia raz bądź dwa razy w tygodniu. No i wtedy mogę nagrywać. Tak się składa, że akurat na tygodniu nie bardzo mam jak. To też, no wiecie, rozumiecie. No będzie mi się to odnawiać praktycznie co tydzień. No chyba, żebym, jeżeli już będę w bardziej zaawansowanym etapie, że po prostu będę mógł... nie będę musiał nagrywać, po prostu wejdę do gry, przejdę się, pozbieram, porobię zapasy, no to spoko. Widzę, że tutaj ta walka nie ma sensu, więc jednak PJ. Szkoda, liczyłem, że Caterpie może chociaż level zdobędzie. Ale widzę, że to ciężka sprawa jest. No dobra. Ciach, 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 ciach. No. No i to ja rozumiem. No i dobra. O, Caterpie dostał level 7. O, zarąbiście, Caterpie ewoluuje. Naturalnie nie zamierzam mu w tym przeszkadzać. Caterpie ewoluuje w Metapoda. No i ten dość niemrawy kokon, z tego co wiem, charakteryzuje się nieco lepszymi właściwościami defensywnymi. I mało tego, nauczył się Harden, czyli no takie, ja wiem... czyni swoją skorupkę twardszą. Jest to typowo defensywna zdolność i rzadko ją stosuje. Niemniej, no, jest ona upierdliwa, bo potrafi zmniejszyć obrażenia do 1. Co jeżeli się z takim Metapodem walczy, no to jest, jakby nie patrzeć, upierdliwe, bo walka jest strasznie długa. No dobra, wchodzimy do gymu. Może nam pan tutaj powie, co jest dobre na latające Pokémony. Dobra, dobra, jeżeli... No, mów. Okej. Okay. Trawiaste są słabe na latające. Aha, i tyle. A jakie są dobre?
Tego już pan mi nie powie. No dobra. To najpewniej będzie latające kontra latające. Ewentualnie czasem użyję Totodile'a. No zobaczmy. Co tu kolega nam... Abe. Co Abe? Czym Abe nas zaskoczy? Spirołem. Na levelu 9. No to jest już, że tak powiem, coś kozackiego. Jest to dość... No niespecjalnie silny Pokémon, jednak level dość wysoki i posiada ataki latające. No nie jest tak, że nie dam rady. Pokonam bez większego problemu, ale sporo tu na ekspie. To bardzo dobrze, jak najbardziej. Nie wiem tylko, czy... A, tutaj tylko trzech jest jeszcze ten i prawdopodobnie mistrz, więc to będzie Pikuś. Zobaczymy jeszcze, co ten ma ciekawego. Ma dwa Pokémony, może... PJ-em. No PJ to... oczywiście Pokémon całkiem silny, zresztą sam go posiadam, jednak na 7 poziomie nie jest w stanie mi zagrozić. Zgadza się, zgadza się. Ale na pewno jego pokonanie da mi trochę expa i najpewniej 14 poziom już od Jaya. Jest to wielce prawdopodobne, zgadza się, level 14. Jakim drugim Pokémonem dysponuje kolega Rod? Nie będę zmieniał Pokémona. PJ. Dwa PJ. Nie bardzo wiem dlaczego... Ma dwa takie same Pokémony. Ja rozumiem, że lubi latające, ale to latających Pokémonów ci pod dostatkiem. Dlaczego się uparł na dwa jednakowe? No ale to jeszcze jest nic w porównaniu z tymi, którzy tam Bellsproutami szaleli w tej wieży, więc może zostawmy go w spokoju. No i okej. Kolejny kolega z głowy, pieniążki trafiają do sakiewki i zostaje jakiś tutaj emo. Najwyraźniej jest to Falkner. No i dobra. Ble, ble, ble. Tak, pokażę na prawdziwą moc wspaniałych Pokémonów. Ptasik. Dobra, dobra. Okej, no dawaj. PJ. Żeś pokazał. O, poziom 7. Teraz ja ci pokażę potęgę latających Pokémonów. No i pięknie. I wydaje mi się, że... kurczę, teraz będę miał problem, bo... tak się śmiesznie złożyło, że teraz mi to podaje został trochę w tyle z levelem. Ale z tego co wiem, będę miał niedługo jakieś Pokémony kamienne, ziemne, to wtedy będziemy to Totodile'em tuc. A tymczasem Pidgeotto... jest to ewolucja PJ'a. Ale... no na poziomie 9. No nie wiem jakim cudem on to zrobił, skoro ja mam PJ'a na 14 i jeszcze mi nie ewoluował. Ale jak widać, przez to, że ewoluował mu tak wcześnie, to... no troszeczkę jest mocniejszy niż PJ na tym samym poziomie. Niemniej i tak nie ma szans. Ale za to będzie dużo expo. Wnioskuję. Czy tak? Pewnie 217. Prawie level, kurczę. No i okej, udało się pokonać lidera Falknera. No i dostajemy Pokémon League Zephyr Badge, czyli odznakę jakąś tam wiatru, czy coś w ten deseń. No i to jest oczywiście odznaka pozwalająca używać Flasha, a poza tym zmienia pomoc, moc ataku Pokémonów. No i pozwala używać Flasha, jeżeli mają oczywiście. No i dostajemy oprócz tego TM31. Jest to... jest to... tak, wiem, TM mogą tylko być raz. TM to jest Mud Slap. Zmniejsza celność wroga i... zadaje obrażenia. No dobra. Fajnie, może kogoś kiedyś nauczę.
tym momencie się raczej na to nie zapowiada. O, Elm dzwoni. Co tam? Coś odkryli. Okej, fantastycznie. Violet City w Pokémon Center. I tak się tam wybieram, żeby uleczyć Pokémony, więc mogę tam zajrzeć. Tam powinien być asystent doktora Elma, czy profesora Elma. Okej, to jest tu. I to będzie ten jego mość? Tak. Kolejną przysługę trzeba... Pewnie. Dawaj, jajo. Mam wysiedzieć jajko Pokémona. Nie ma problemu. Dobra, generalnie chodzi o to, żeby to jajko było razem z innymi aktywnymi Pokémonami, to wtedy się szybciej wykluje. No dobra, będę nosił przy sobie, aż się wykluje. Gdzieś czytałem, że wykluwa się po przejściu 1000 kroków, czy 5000 kroków. Tak naprawdę ciężko wyczuć. Jak się wykluje, to się wykluje. Nie ma co pośpieszać. Się masz. Koleś też wspomina o drużynie R. Czy o zespół R, to tak. Okej, no i jeśli chodzi o... O tutaj to by było na tyle, ale przydałby mi się flash. Prawdopodobnie żadnego z moich Pokémonów, które mam teraz, nie mogę flasha nauczyć. Czy dobrze mi się wydaje? Niestety tak. Flasha mogę nauczyć Pokémony elektryczne, przynajmniej w większości, oraz Bellsprouta. Dlatego też postaram się Bellsprouta złapać. Jeżeli bym... Nie będę tego kombinował za długo, po prostu jak się nawinie, to się nawinie. No, Spinarak to akurat Bellsprout nie jest, niestety. Więc poślemy go do diabła. Na razie. Przy okazji level wpadnie, to też dobrze. Tak, no dużo expa nie ma, ale do levela wystarczyło, fantastycznie. O, i PJ nauczył się Quick Attack. Jest to, jak sama nazwa mówi, bardzo szybki atak, zadający może nie jakieś przesadne obrażenia, ale chyba zdaje się zawsze atakuje pierwszy. Przez to, że jest taki szybki czy coś. No ale jest i Bellsprout. Płci męskiej to też użyjemy Metapoda i spróbujemy tego Bellsprouta złapać. On będzie miał zasadniczo tylko na celu używanie flasha, bo jak mam robaka, tak, to nie będę od razu roślinki miał, bo te same Pokémony są zwykle mocne na te dwa rodzaje, więc to by troszeczkę się dublowało. Zresztą, no, potrzebuję miejsca na Pokémona elektrycznego i Pokémona ognistego, a chwilowo mam jajko, więc mam jedno miejsce tylko, więc... tak, gdybym złapał Bellsprouta, miałbym tylko jedno. A no, nie o to chodzi. Bo potrzebuję dwóch. Ale póki co, póki nie będę mógł nauczyć żadnego innego flasha, będzie to robił Bellsprout. Podejrzewam, że pozwoli mi to zwiedzić Dark Cave. No, serio. No dobra, to uszkodzimy Bellsprouta jeszcze trochę. Może go nie zabiję. Tak troszeczkę. Delikatnie. Metapod, delikatnie. Ciach. O, teraz powinien się złapać bez problemu. Hop. Raz, dwa, trzy. Udało się. Bellsprout został złapany. No i oczywiście zostają dane dodane do Pokédexu. Nie będę nazywał, chociaż mógłbym go nazwać świeczka albo latarka, bo zasadniczo tylko do tego będzie służył, ale to nic. Na razie to pominiemy ten fakt, użyjemy HM-ka, żeby nauczyć Bellsprouta świecić. Tak jak mówiłem, Bellsprout jest Ebu.
żeby się nauczyć. I teraz może mi rozświetlać Dark Cave'a, gdzie oczywiście zamierzam się udać jeszcze teraz, jako że wiele tak naprawdę tu nie ma. Flash. Ciach. I tak wiele tu nie widać, ale zawsze to trochę więcej niż było. I jak się okazuje, no tu jest woda, więc wiele tam w pław nie popłyniemy, prawda? Atakuje nas Geodude. W takich miejscach przydałby się Totodile, bo Totodile... Znaczy, no nie ma żadnego ataku wodnego, więc to trochę lipa. Ale no... Jakoś trzeba ten atak wodny, prawda, zdobyć. No może Rage'em. No nie bardzo, no tak, nie pomyślałem, że Totodile może i jest Pokemonem wodnym, ale nie ma żadnych wodnych ataków póki co. No nie przemyślałem tego, przyznaję się. Ale to nic, jakoś może się uda. No, nie wiem, na którym poziomie on się uczy jakichś wodnych ataków. Kurczę. Ciężko powiedzieć, ale może już gdzieś niedługo. No, no dziabaj. Nie wiem, jak chociażby PJ by sobie z Geodude poradził, czy ma jakieś lepsze ataki przeciwko Pokemonom kamiennym, trudno powiedzieć. No ale dobra, tu już zasadniczo zwiedziliśmy wszystko. Pozostaje zebrać tego Pokebola, który tam jest, zawierający nie wiadomo co. No dobra, spróbujemy w takim razie PJ-em roznieść tego Geodude za pomocą Gasta. Czy pazurkami jest w stanie mu coś... Not very effective, ale padna strzała. No, okej. Okay. Because fuck logic. Okej, okay. Znalazłem podkę. Podka zawsze spoko. Prawda? No i wychodzimy stąd. Tu, jak widać, jest jeszcze jakiś kamień, który można zniszczyć. Niestety nie posiadamy odpowiedniej umiejętności do tego w tym momencie. Szkoda, ale nic na to nie poradzę. No, może quick attack spróbujemy. To jest o, ciach, ciach. Tak jak mówiłem, nie jest to jakoś przesadnie silny atak, ale na drugopoziomowego Zubata to naprawdę ciężko znaleźć atak, który nie da sobie rady. No i kolejny Zubat. No to damy też quick attackiem. Zobaczymy, czy czwartopoziomowy wytrzyma. Też nie. No i bardzo dobrze. Wychodzimy. No i okej. I w przyszłym odcinku udamy się już do dalej, tak? W naszych podróżach dalej, do kolejnego miasta. Wprawdzie droga daleka, a po drodze mamy ciekawe miejsce, jakim jest Ruins of Alf, gdzie można spotkać specyficzne Pokemony, ale o tym dowiemy się z odcinka przyszłego. A teraz tylko dotrę do miasta, wyleczę Pokemony, sprawdzę status Pokédexa i to będzie tyle pewnie. Tak jak mówiłem, hop, hop, jesteśmy w Violet City, Poké Center, wyleczyć Pokemony, dobry wieczór, siemanko. I sprawdzamy stan Pokédexa, save'ujemy grę i żegnamy się. Tak, ja też mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy, ale oby nie. Status Pokédexa. 16 widzianych, 5 posiadanych. Nie jest źle. 5 to znaczy zlicza mi i Caterpie i Metapoda, tak? Nie muszę mieć każdego z osobna. Jeżeli miałem jednego, to już te wszystkie dane mi pozostają. Jak najbardziej ma to sens, chociaż bardziej to wydaje mi się, że nie powinno zaliczać, że mam tego Pokemona, tylko że tak jakby odkryłem wszystkie jego tajemnice. No ale nieważne. W tym odcinku to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej. Na razie. Hej!